Wygrywamy 3-1 ze Stabilem Olsztyn. Michał Jakubowski, zdobywca trzeciej bramki. Trzeciej bramki, no, która tak wpadła, ale chyba tak miałeś tam obawy, że jeszcze wpadnie. Znaczy powiem tak, ogólnie pobiegłem do tej kontry i na końcu już tylko, znaczy na końcu ogólnie zabrakło sił i tylko strzelałem. Po prostu chciałem uderzyć tą piłkę, już nie miałem sił na nic, bo wiadomo, w tygodniu nie trenowałem zbytnio. Dopiero w piątek wszedłem w trening i tak jak wcześniej mówiłem, nie miałem siły ogólnie. Miły powrót do Wytowa w czerwonej koszulce. Bardzo miły powrót, bardzo miły powrót i jestem zadowolony właśnie z tego powrotu. Cieszy mnie to, że udało się zdobyć bramkę i cieszy mnie jeszcze bardziej zwycięstwo ogólnie. Dzisiaj można powiedzieć królestwo za rzuty rożne, bo te rzuty rożne decydowały o losach tego spotkania. Znaczy tak, ogólnie w teraźniejszej piłce to praktycznie stały fragment jest najważniejszym elementem praktycznie w piłce, także my te stałe fragmenty często trenujemy na treningach i dzisiaj nam bardzo dobrze wychodziły. Dobry początek w wykonaniu Grotek z Bytowi. No wygrywamy wszystko, czy sparingi, czy puchary, czy liga, no to można chyba patrzeć optymistycznie. Dokładnie, dokładnie. Chcieliśmy zacząć z dużym przytupem ligę i z dużym przytupem puchar. Powiedzmy w Stargardzie udało się wymęczyć to zwycięstwo, ale tu myślę, że jak najbardziej zasłużone zwycięstwo. Kontrolowaliśmy grę i co, bardzo cieszą 3 punkty. Chcieliśmy zacząć dobrze ligę. Zobaczymy podobną Grotek z Bytowie w Bielsku Białej? Oczywiście, oczywiście. Jesteśmy nastawieni na wysoki pressing, na atak i nie będziemy bronić, tylko będziemy atakować. I tak jesteśmy ustawieni przez trenera Stawskiego i tak zostanie. Dzięki. Dzięki.